Marcin, który jest miłośnikiem gór, piwa. I'm loving it. Pierwsza rzecz na naszej liście dzisiaj. Nosal. Ale przed nosalem unikanie gówien. Jest. W lesach byłeś kiedyś, czy nie? Na lesach nie. Ale pewnie kąta ci nie ma, żeby tam wleźć. Wiesz co? Trzeba przyznać, że podejście jest całkiem zacne. Trzeba by było najpierw potrenować, żeby wejść. Czuję, ty mama już wpadł. No tak. Przetrenowałem się. O, chodź. Idziemy na ten usiedzenie. Spocony jak mokra kura. Całe zło wczoraj się wychodzi ze mnie. Jakie zło? Zło. Jakiś powtórka ze zwykli. Czego to się nie robi dla dwóch dni w Zakopanem? W sumie już niedaleko do pierwszego celu. Piętnaście lat na tym szczycie nie byłem. 15 lat. Ale kondycja lepsza niż to 15 lat temu. To muszę przyznać. Jakąś anegdotę do dzisiejszego wejścia opowiem. Nie piję. Ten weekendowy wypad nazwę Zakop Power. Zakop Power. Bo Power to był wczoraj. Power był wczoraj, a teraz się zakopiemy. Wchodziliśmy z tamtej strony. Nie wiem, ostatnio byłem tutaj. To jest. Tu. Tu. I to. I jest. Najpierw przyleciała, bo wiesz, czuć ten już. Najebana chodziło. Powiedz jeszcze raz, jak wyglądają szkockie góry? Szkockie? Kupa kamieni. Nie jest to lita skała. Wolę polskie, litą skałę. Litą, śliską skałę z gliną. O, łódko. Jak widzę takie ścieżki, to w głowie mam, ale fajnie by się rowerem zjeżdżało. No, ale pomyśl sobie, jakby ten przypadkiem ci się omknęło. To ja o tym nie myślę. Co tu powiedzieć? Przed nami hala gąsienicowa. Szlak niebieski. Jakaś jeszcze godzina. Godzina szlaku przed nami. Mamy mocne tempo. Wiem, ale godzina 20 to dobra, 40 minut na pewno co najmniej. Zazwyczaj szlak, który jest 2-2,5 godziny. Wtora. Tym tempem, co idziemy teraz. Tak, tylko wiesz, początkowe tempo. Początkowe tempo było trochę kiepskie. To było za dużo voltów. Byliśmy jeszcze zbyt mocno elektryzowani. A few moments later. Co jest najpiękniejsze? Zdobywanie już szczytów. Widoki, które są. Dokładnie. Pokonywanie swoich słabości. Być wytrwałym. Idziesz do celu. Być twardym, nie miętkim.
Dobra, powiedz, gdzie my to idziemy? Całe życie przed siebie. Ale nie, teraz, dzisiaj. Na tamtą górę? Hop, hop. Hop, hop. Szczyty. Chodzenie po górach daje nam dużo, dużo satysfakcji. I szybko człowiek trzeźwieje. Po naradzie stwierdzamy, idziemy na Kasprowy, pierw. Jeszcze godzina 20. Ale ta piwa pomoże. Oj tak, czym się strułeś, tym się lecz. Uśmiechnąć się, bo nagrywa. I pomachać. Można pomachać. Spokojnie, nie wyląduje na YouTubie. Nie dziś pewnie. Nie, nie dziś, za 2 miesiące. Nad górami para wodna, chmury, po prostu chmury. Już niedaleko. A nie idziemy przez czerwonym. Czerwonym nie. Przez czerwonym to dojdziemy gdzie? No przypomnij sobie. Czerwony. Czerwony kierował się jeszcze dalej. To nie jeszcze dalej. Tak. Ale co, nachodziłeś gdzie? No właśnie. Także schodzimy już z Kasprowego. W kierunku Kuźnic, przed nami 2 godziny tułaczki. Tutaj już nie ma co pokazywać. Wchodzimy w chmurę, mgłę, która wisi nad Kasprowym. Schodzimy właśnie z niego na Kuźnicę zielonym szlakiem. Trochę może wideo otrząść, kamerę mam przyczepioną do plecaka, więc wybaczcie za jakość obrazu, bo jednak no trochę tak kamieniście tu.